Yo, siemano, z tej strony Król, Maciuch pierwszy i witam się z wami w kolejnym odcinku Maciuchowego Survivala. Gościu, dzisiejszy odcinek będzie inny, ponieważ ja, jako król, postanowiłem, że zrobię sobie złotą koronę. Także pozwól, że ją założę i gościu, teraz z tym prawdziwym królem w złotej zbroi, ale a raczej hełmie. Ale tak na serio, co gościu dzisiaj robimy? Widzicie za mną piramidę? Tam będziemy się udawali, ale nie będziemy jej zwiedzać, bo wiadomo, że tam nie ma nic ciekawego. Znaczy tak naprawdę to ją sobie zwiedzimy też, ale słuchajcie, nie po to tam idziemy. Jakieś 100 kratek za tą piramidą, którą właśnie widzicie za moimi plecami, jest wioska. Kolejna, słuchajcie, wioska, to będzie już trzecia nasza, bo na wczorajszym odcinku, słuchajcie, podbijaliśmy wioskę, która jest mniej więcej teraz za moimi plecami, tylko że 1000 kratek. I to będzie coś genialnego, będziemy mieli 3 wioski, słuchajcie, to będzie maciuchowo wielkie, ponieważ wielkie to jest duże i takie wspaniałe, takie przepotężne jak Maciuch oraz jego miejscowość. Tu się będzie wszystko rozrastało oczywiście. Tamta wioska jest bardzo mała, słuchajcie, ja już tam byłem, ja wszystko zakomunikowałem, wszystkie papiery podpisane, ja będę tam po prostu przewodził, będę królem, wszyscy się zgodzili, pokojowo było, obiecuję. Także tam będzie maciuchowo małe, no bo jest po prostu małe, a wioska, która jest za moimi plecami, tylko że tak 1000 kratek z wczorajszego odcinka, to będzie maciuchowo mniejsze, bo nie jest małe, ale jest mniejsze niż wielkie. Ale gościu, to nie jest główna sprawa tego odcinka. Nie myśl sobie, że cię zaprowadzę do kolejnej wioski i będzie to samo. Absolutnie nie. Patrz, co ja mam w ekwipunku. Patrz, ile ja torów, gościu, zrobiłem. Naprawdę, zużyłem prawie wszystkie rzeczy, które miałem właśnie w zamku, w skarbcu. I gościu, normalnie będziemy... Ej, mamy tradera! Mamy tradera, zobaczmy, co możemy od sobie od niego kupić. Siema, gościu, a ty masz pozwolenie na handel u mnie w wiosce? Halo, 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 halo. Halo, halo, proszę mi pokazać papier. Co jest? On się, nie, słuchajcie, on się nie zgadza. Dobra, dobra, ja będę musiał go, słuchajcie, prześwietlić, bo mi się to nie podoba. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie robić metro, kolejkę, kolej, pociąg, jakkolwiek to chcecie nazwać, możecie to tak nazwać, do właśnie tamtej wioski, bo ona jest w miarę blisko i słuchajcie, przygotowałem się, naprawdę się przygotowałem, patrzcie, co ja tutaj zrobiłem. Gościu, ja sobie tutaj nawet mogę zeskoczyć chyba, patrzcie, robimy pyk, bum i jest normalnie tunel, patrzcie, tutaj akurat jest w tę stronę, ale jak sobie skręcimy, to już jest prosto do naszej wioski, która będzie nowa, której jeszcze nie widzieliście, patrzcie, tam do samego końca. Nie było to trudne, aczkolwiek zajęło to naprawdę sporo czasu i jakby materiałów, także nie chciałem wam tego kompletnie pokazać, bo to jest taka nuda, że wiadomo. I słuchajcie, musimy sobie, i chcę, inaczej, zacznijmy od początku, chcę, żeby stacja mojego metra była u mnie w zamku, pod zamkiem, także słuchajcie, musimy sobie sprawdzić poziom, jestem na poziomie 51 i teraz musimy sobie, słuchajcie, wyjść stąd, wydaje mi się, że jak wyjdziemy, to wolałbym iść do, słuchajcie, mojego zamku, tam się dokopać do poziomu 51 i dopiero wtedy zacząć kopać, bo okej, teraz słuchajcie, wiem, że jesteśmy sobie tutaj w porządku i mniej więcej, słuchajcie, to będzie raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 to jest mur, czyli jakieś, słuchajcie, 15 kratek tak co najmniej. Co najmniej 15 kratek, ale na razie będziemy musieli, gościu, się tam... Co tu robi creeper, przepraszam bardzo, co? Ej, coś tu nie gra, słuchajcie. To, że tutaj nie ma... I teraz jeszcze się zablokowali, nie wierzę, nie wierzę. Co ja mam zrobić? Halo, villagerku, no weź... Co robi creeper w moim zamku? Ja rozumiem, że ten zamek wygląda jak creeper, ale to jest niepokojące. To mi się nie podoba. Czemu przede wszystkim, czy ty możesz atakować nie tylko zombiaki? Słuchaj, za co ja ci płacę, dobra? Nieważne, nieważne. Poziom 51, dobra, słuchajcie, nie wiem, gdzie sobie zrobić schody. Czy ja chcę mieć schody tutaj, czy gdzie ja chcę mieć schody? Bo trochę to zrobiłem, słuchajcie, tak symetrycznie. Spoko by było mieć zejście tutaj. No nie wiem, słuchajcie, potem możemy to pokombinować. Na razie, słuchajcie, zróbmy po prostu jakiekolwiek zejście, ok? Jakiekolwiek zejście na poziom 51. Jestem na poziomie 64, także spoko. Gościu, ogarniemy to. Dobra, słuchajcie, na razie to nie jest ważne. Na razie bardzo ważne te schodki nie są. Możemy sobie zrobić nawet taką spiralę. Nie, mi to, słuchajcie, gości odpowiada. Potem i tak na live to ładniej wykończymy. No i słuchajcie, mamy przygotowany tunel, mamy przygotowane tory, więc dzisiaj będziemy sobie robić po prostu metro właśnie do tej wioski. Żeby to wszystko było bardzo... O nie, ten gości przycisk. Żeby to było wszystko genialnie połączone, żeby maciuchowo się rozrastało. Coś tutaj popsułem. Oj, coś tutaj popsułem. Dobrze, już naprawione. I po prostu nasza metropolia, gościu, będzie się rozrastać. Mamy już 3 wioski, z czego 2 będą ze sobą połączone, co jest w ogóle epickie, tak mi się wydaje.
O, gościu, będzie naprawdę tutaj grane, więc jeżeli ty jesteś nowy, to koniecznie zostaw łapeczkę w górę i subskrypcję, bo masz codziennie live'a, codziennie odcinek, sam widzisz, że z tymi wioskami naprawdę kombinujemy jak się da, tylko po to, żeby Maciechowo były jak największe, żeby się rozrastało, żeby się po prostu, gościu, rozwijało. I jestem na poziomie 51. Pytanie teraz, słuchajcie, w którą... Ej, coś tu poszło nie tak. Ej, popsułem! Patrzcie, coś popsułem, no nie! O, ja cię kręcę, no dobra, to muszę zrobić tak. Ej, serio, nawet słuchajcie, kopanie schodów mi dzisiaj nie wychodzi. Co to ma być? Dobra, to sobie rozwalamy. Pyk, okej. Ej, serio, ale lipa, teraz będziemy mieli z dirta schody. No, no, kto to widział, żeby król miał schody z dirta? Spoko. Tu jest 51. I teraz, słuchajcie, musimy sobie wyjść. Ja już mam plan, jak to połączyć, bo będziemy normalnie robili tutaj stację. Stację, gościu, na dole, u mnie w domu. Gościu, wiesz o co chodzi? Ja będę miał metro u mnie w domu. Dobra, to był poziom 51. Szerokość sprawdzę, jaka tam jest. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. My jesteśmy sobie tutaj, dobra. Czyli to jest, słuchajcie, szerokość minus 15680. Okej, minus 15680. Wow, ale tam golemy ostro walczą, dobrze, dobrze, ja im za to płacę. Także gościu, bardzo, bardzo mi się to podoba, bardzo ładnie. I teraz musimy sobie zejść tutaj, prawda, bo tutaj był ten dirt. Także kopiemy sobie tutaj, mam nadzieję, że żaden villager nie spadnie i że uda nam się to połączyć. No bo słuchajcie, naprawdę, jak będziemy mieli takie metro, oj, no to będzie coś fantastycznego. 51 jest to, poziom musi się zgadzać i 81, czyli słuchajcie, musi to mniej więcej pójść w tę stronę. Pyk, 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 o. O, teraz goście, jak będziemy kopać, powinniśmy się dokopać do tych skotków, tak mi się wydaje. Także dawaj, czy to się uda, słuchajcie, nie no, musi się udać, wszystko obliczyłem dobrze, mogę już to wyłączyć. No, no ej, halo, to już powinno być. Tak, nice, i dobra, i słuchajcie, mamy ogarnięte piccobello, gościu, dobra, to w takim razie możemy zacząć tutaj kopać pomieszczenie. Ono jak na razie, słuchajcie, nie musi być duże, bo to będziemy sobie robić na live'ie. Ja chcę na odcinku wam pokazać, jak normalnie to wszystko łączę. Dobra, słuchajcie, no w sumie to tak naprawdę trochę mnie swędzi głowa już od tego wszystkiego. Jakby to zrobić? No jest chyba w porządku. Tutaj nie ma co po prostu robić, gościu. Lecimy z torami i tyle. Lecimy z torami, także potrzebuję te activate, czy jak coś tam nazywa, powered rail po prostu, czyli tam jakieś napędzane. I Abraham mówił, że co 7 zwykłych mogę tak robić, także słuchajcie, nie wiem, zacznijmy sobie od tego, to będę sobie na dźwignię robił, dobra? I teraz nie wiem, jak to, słuchajcie, zrobić, może bym dał więcej. Wow! Co? Wow, słuchajcie, ja nie wiedziałem, że ja żyję nad kanionem. Ej, to jest lipa, znaczy w sumie to nawet spoko, ale nie miałem pojęcia, że ja żyję nad kanionem. Dobra, dajmy sobie 3 na dobry początek, dobra? Na dobry start, gościu, dajmy sobie 3. I teraz nie wiem, z jaką częstotliwością trzeba to dawać, no ale będę to dawał na jakieś wyczucie, nie? Gościu, teraz dam 2 na przykład, a co, Maciek się nie da? Albo co, dobra, teraz patrzcie, damy sobie coś takiego. I tutaj wiem, że na pewno muszę postawić Z2. Bo każdy zakręt spowalnia. To akurat, gościu, wiem jeszcze ze starych, dobrych czasów Minecrafta. No i mam nadzieję, słuchajcie, że to będzie działało. Jeżeli tutaj zabraknie torów, ale wątpię, no gościu, mam 1, 2, 3, 4, 5 staków zwykłych i 2 staki napędzanych. Naprawdę, słuchajcie, sporo poszło. Musiałem, słuchajcie, z jakąś tam radą czy jakimiś tam urzędasami, słuchajcie, naprawdę walczyć, żeby oni dali mi fundusze na to. No ale się udało, jako że jestem królem w koronie, no to mi dali, no co mieli zrobić. Także w sumie mogłem sprawdzić dokładnie, jak powinienem stawiać te tory. No ale dobra, poradzimy sobie i tak. Teraz zakręt, także słuchaj, gościu, tutaj też od razu sobie pyk i od razu sobie damy nawet, a co, 2 se dajmy, a nawet 3. A stać mnie, gościu, a Maciocha stać, także dawaj. Wydaje mi się, że jedno powinno się stawiać co 7, a jeżeli są 2, to nie wiem, słuchajcie. No ale dobra, róbmy to po prostu tak, jak leci. Róbmy to po prostu tak, jak leci. Teraz co, możemy sobie znowu dać 2. Ej, coś mi się wydaje, że to może nie wystarczyć, a to by była taka szkoda. Ja się tyle nakopałem, słuchajcie, na maksa się tak dużo nakopałem. O, że to by była wielka szkoda, bo ten tunel jest naprawdę długi, słuchajcie. Ten jest naprawdę długi, my tam sobie dojdziemy do tej wioski, także wy będziecie ją mogli zobaczyć. A potem, oczywiście, gościu, będziemy sobie jeździć naszym wagonikiem, naszą lokomotywą, że tak powiem, prestiżową, no bo i król innej, gościu, nie będzie. Oj nie, Maciek z innej nie będzie korzystał. Nie wiem, słuchajcie, cały czas się zastanawiam, jak często powinienem te czerwone tory dawać. W sumie mam ich całkiem sporo, także mogę, słuchajcie, trochę tutaj chyba tego dać.
A bardziej mnie martwi to, że serio tam jest, no kilkaset kratek jest, aczkolwiek dobra, idziemy, Macioch, nie ma co płakać. Najwyżej, bo coś czuję, słuchajcie, że tych czerwonych mam trochę za dużo. Mogę je stawiać częściej, to też zaoszczędzi mi te normalne. Jak sami widzicie, słuchajcie, nasz pociąg będzie przejeżdżał przez liczne kopalnie, co jest jak najbardziej, słuchajcie, spoko, bo będą po prostu atrakcje, gościu, i będę pobierał jakąś opłatę. Jeżeli villager będzie chciał skorzystać, to ja mu mówię: Nie, panie creeperku, czy może pan nie wybuchać? Nie! Chciałem stąd uciec, żeby mi nie wybuchnął, i oczywiście to zrobił. Oj, serio? Nawet słuchajcie, creeper nie pomaga. Rozwal tego dirta, no. Dobra, dajemy dwa klocyki, elo. A ty co chcesz? Czego tutaj szukasz, gościu? Już mnie uruchomił ten creeper, bo ja tutaj buduję, słuchajcie, normalnie bym zatrudnił villagerów do tej roboty. Normalnie nawet zatrudnił. Ja bym im kazał, jestem królem tutaj, maciochem, oczywiście by dostali jakieś tam wynagrodzenie. No bo jeżeli pracują, to muszą dostać. Jestem w końcu uczciwym królem. Umówmy się, że Macioch jest bardzo sprawiedliwym i spoko królem, ale bym im kazał, bo ja im daję żyć. W każdym razie, no ale oni by to robili tak długo, słuchajcie, ja bym musiał ich szkolić najpierw. Bo... Wow, co tu? O co tutaj chodzi? Ej, bez przesady. Czemu to już drugi wybuch podczas jednej próby budowy? Ej, nie podoba mi się to. Ja tutaj, słuchajcie, zakrywam to. Ja myślałem, że będą widoki. Ja myślałem, że będzie fajnie. Nie będzie. Także, ej, mam już cały ekwipunek mam zawalony. No sami widzicie, ile naprawdę tych rzeczy musiałem kopać. Dobra, nie wiem. Coś czuję, że tu możemy dać jedno. Robię to, słuchajcie, na wyczucie. Myślę, że jako tako dojedziemy. Pytanie, w jak sensownym tempie. Najwyżej, słuchajcie, użyjmy po prostu więcej tego. I tyle. Ale już, słuchajcie, widzę, że... No, mam dwa staki i to niecałe. No, w sumie mam te. Dobra, muszę, słuchajcie, chyba więcej korzystać z tych czerwonych. Dobra, dajemy dwa czerwone i kilka takich. I dwa czerwone i kilka takich. Elo. I teraz dwa takie. Albo trzy, gościu. A co, stać mnie? Macioch tutaj nie klepie biedy. Ja mówię, że się Maciochowo rozrasta prędko. Także, gościu, subskrybuj. I sami widzicie, ile ja mam torów. Bardzo dużo. Co prawda wykorzystałem wszystkie surowce, jakie miałem. Ale co tam? Co z tego, że musiałem pożyczyć od Abry żelazo, ale pożyczyłem i oczywiście wszystko zwrócimy jeszcze z procentem. Tutaj, słuchajcie, kolejna kopalnia. Jakieś przystanki można tu porobić do cave'ów w sumie. To nie jest głupia opcja, słuchajcie. Zawsze nie będziemy musieli szukać cave'ów, tylko po prostu sobie będziemy mogli wsiąść w kolejkę, która no będzie jednak bardzo wygodnie umieszczona, bo w naszym zamku, a tam, słuchajcie, w wiosce będzie też, może nie zamek Maciocha, ale taka, bym powiedział, siedziba Maciocha. Także tam, gościu, też jak najbardziej będzie można sobie ogarnąć bazę taką postojową. No i, gościu, sam widzisz, że zostało mi bardzo dużo tych powered rail, a tych zwykłych zostało mi bardzo mało, co mnie nie napawa optymizmem. No ale trudno, widocznie po prostu tak musi być. Przejdziemy to sobie jeszcze raz po to, żeby wykopać trochę zwykłych, zamienić na te powered i, gościu, coś tam będzie grane. Teraz sobie damy 3, ale na razie, póki mamy, to sobie robimy tymi. I nie ma gadki, szmatki, gościu, masz jechać i tyle, nie za to ci płacę, nie, Macioch? Maciuch, masz pracować, jesteś królem uczciwym, który ma dawać dobry przykład, czyli pracować ciężko. Także, gościu, dawaj. Bo tutaj, wiesz, jeszcze dużo pracy jest do zrobienia, a ty tylko gadasz o tym, że jest jej dużo. No dobra, słuchajcie, skończyliśmy, skończyło nam się. Także tutaj sobie damy 3 i zobaczmy, jak tam jest daleko. Bo kurczę, tak myślałem, że te tory się skończą. Zrobiłem, znaczy, jak robiłem te tory, to myślałem, nie, no niemożliwe, że tak dużo. No, jak widać. Okej, kolejny klipcio. Czy ja chcę go rozwalić? Chyba nie. I tutaj patrzę, tutaj będziemy sobie szli tędy. Wykorzystujemy, słuchajcie, tunel. Naturalny tunel. O, i tutaj już jest wioska, także patrzcie. Tutaj będziemy sobie szli elegancko, pyk. Idziemy sobie dalej. I, gościu, jesteśmy na miejscu. Także pokażę wam, jak wygląda ta wioska, bo pewnie jesteście ciekawi. Pyk. I słuchajcie, o, piękny zachód słońca. No, wioska, słuchajcie, jak wioska, pustynna jest, ale jest bardzo mała przede wszystkim. No, patrzcie, macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć domków, ale to takich malutkich, i jedną wieżę, w której jeszcze nie byłem, a to błąd, bo oczywiście wieża
to będzie moja stacja. To jest, słuchajcie, moja siedziba. Czy co tutaj mamy? Nic, czyli tutaj ktoś musiał być, pewnie właśnie Abera. I nasza kolejka, słuchajcie, widzicie, to tutaj jest tunel. I nasza kolejka będzie, słuchajcie, się tutaj kończyła, właśnie w tej wieży. Bo tutaj będzie, słuchajcie, moja baza postojowa. I nie wiem dokładnie w którym miejscu, bo to jest troszkę nisko. Wow, spadłem! Spadłem, nie chciałem spać, słuchajcie, muszę sobie coś zjeść, także sobie coś zjem. I wracamy, słuchajcie, musimy wracać, bo pokazałem wam wioskę. Tutaj nie ma nic ciekawego, ale Maciechowo Małe. Pamiętajcie o Maciechowie Małym. Ja oczywiście nie będę o nim zapominał, ponieważ to są moi podwładni, słuchajcie. Ja tutaj mam wszystko dogadane z nimi. Z dawnymi władzami miasta sobie pogadałem, słuchajcie, jakby to powiedzieć, ja i mój przyjaciel diamentowy sobie z nimi pogadaliśmy i nie było sprzeciwu, absolutnie nie było żadnego sprzeciwu. Oni powiedzieli, że jest wszystko gitara siema. Także, o, patrzcie, na przykład tutaj możemy śmiało, słuchajcie, myślę, że wykopać ze trzy takie tory i sobie postawić trzy takie, a co? A co, stać nas? Także nie wiem, tutaj sobie, gościu, wykopiemy jeszcze. Dobra, to na razie będziemy kopać i zbierać i potem będziemy stawiać, także, bo po prostu mamy tego dużo i tak dużo za dużo, także nawet jeżeli będą, słuchajcie, za często te czerwone, to nie robi nam różnicy, bo i tak mamy je zrobione. A akurat tych to potrzebujemy, słuchajcie, bardzo, bardzo. Także tu sobie odpuścimy, ale tutaj, patrzcie, nie, no nawet jedno, słuchajcie, nawet jedno możemy sobie zebrać. Pyk, 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 nie wiem, tu sobie jedno damy, no i tak, słuchajcie, do innych tutorów oczywiście będziemy to wykorzystywać, ale na razie nie planuję łączyć Maciechowa mniejszego, czyli tego z poprzedniego odcinka, z Maciechowem wielkim, czyli tym naszym, słuchajcie, bo jest po prostu za daleko i jeżeli mi na to nie starczy torów, to tam, oj, tam to będzie ciężko, gościu, tam to Maciech będzie miał naprawdę kłopot. Dobra, słuchajcie, tu możemy sobie, nie wiem, dać dwa, jakkolwiek, słuchajcie, robię to na wyczucie, tak jak mówiłem. I spoko, na pewno jakoś to wyjdzie. Dobra, jedziemy sobie dalej. Pyk, 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 tutaj jedno sobie damy. Tu sobie jedno damy. Zawsze, na, no wiadomo, że i tak nam nie starczy, ale zawsze troszkę nas to przybliży. Takie mam wrażenie. No i dobra, i słuchajcie, jesteśmy tutaj, także zyskaliśmy 19. Na 19 to niedużo, ale biorąc pod uwagę, że jeszcze pomiędzy te 19 a tu dwa poszło, okej. Dobra, biorąc pod uwagę, że między te 19, a nawet 21 powkładamy te czerwone, to łącznie zyskaliśmy jakieś, myślę, że 30 bloków. No dobra, to nie jest dużo, nie ma się czym chwalić, ale spoko, gościu, jedziemy, robimy swoje. O, jeszcze więcej, widzicie, nie zebrałem po drodze. No, widzicie, trzeba przejść, także wszystko jest w porządku. W ogóle to te tory z daleka, jak się idzie, patrzcie, one wyglądają, jakby się świeciły, a one się nie świecą, także to jest trochę dziwne, ale spoczko. Zaraz, gościu, zaświecą, jak weźmiemy redstone'a i im damy redstone'a, to będą świeciły, gościu, jak choinka na święta. I będzie spoko, bo będzie taka jazda szybka, patrzcie, tu jest tak gęsto tych czerwonych torów, że wow, będzie naprawdę, gościu, szybka jazda, bez trzymanki. Albo z trzymanką, to jeszcze się ustali, to jeszcze się ustali, dobra, pyk, pyk, pyk. Okej, okay, no słuchajcie, no już dosyć długo to robimy, no ale sami widzicie, że jest to dosyć żmudna robota. Oczywiście musimy się przejechać, co z tego, że jest nieskończone. Będzie, słuchajcie, pierwszy testowy przejazd, także nie wiem, tu sobie możemy wykopać ze dwa, a co? A co, stać Maciocha? Maciech nie klepie biedy, oj nie, a ty sobie, gościu, nie myśl. Dobra, mamy 24, no to słuchajcie, zawsze coś. Zawsze, słuchajcie, kilka klocków więcej. To sobie damy ze dwa. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 mówię. Tutaj znowu sobie damy ze dwa. Pyk, 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 pyk. I elo. I elo, gościu, zawsze jesteśmy bliżej. Także teraz wracamy po czerwone pochodnie. W sumie głupio zrobiłem, słuchajcie, bo powinienem je wziąć od razu. Ale wrócimy sobie po czerwone pochodnie. I wrócimy sobie, już zrobimy sobie, słuchajcie, wagonik. I będziemy iść do małej wioski stawiając czerwone pochodnie, a wrócimy sobie jadąc. Także słuchajcie, to będzie na pewno coś spoko. Na live'iku, który był dla was wczoraj, prawdopodobnie zrobiliśmy, słuchajcie, sobie stację, żeby ona jakkolwiek wyglądała. Bo o ile ten tunel niech będzie, słuchajcie, z dirta i granitu, to mi nie przeszkadza. No to stacja oczywiście musi być genialna, gościu, musi być piękna. Może nie wysadzana diamentami, ale po prostu musi być ładna i tyle. Także no nie może być po prostu taki kamyk. No gościu, no wiadomo o co chodzi, na pewno wiecie o co chodzi. Także czy ty możesz szybciej biec? Halo, o, tak się szybciej biega, dobra. Dawaj, 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 muszę spamować w te spacje, ale już jesteśmy. Już lada krok, spoko. Okej, dobra, słuchajcie. Ostatnia prosta, no dobra, nie ostatnia prosta. Ostatnia prosta będzie w tym momencie. Ostatnia prosta,
Dobra, jesteśmy, teraz musimy tak wyjść na górę, bo wiadomo, tam jest nasz magazyn. Nie no, takie schodki, no to sorry, ale bym nie chciał. Będziemy musieli zrobić jakieś po prostu ładne, fajne schody. To sobie na pewno ogarniemy, to nie jest problem, tylko po prostu gościu na live'iku to sobie zrobimy, bo teraz już nie będzie czasu. Bierzemy sobie tak, bierzemy sobie surowce. Widzicie, słuchajcie, jeszcze mam sporo żelaza, bo no pożyczałem od Abry, ale to żelazo, co mam, będę potrzebował na inne, słuchajcie, tory i jeszcze inną rzecz, bo będę potrzebował bardzo dużo żelaza do też innej rzeczy. Czy ja w ogóle nie mam redstone'a? Ej, nie gadajcie, że ja w ogóle nie mam redstone'a. Ty, no nie. No nie, słuchajcie, to jest możliwe, bo ja od kiedy się wprowadziłem tutaj, to nie byłem w kopalni. Ja cię, ej, dobra, idę do skrzynki Abry. Ej, jeżeli nie mamy redstone'a, to ale Lipton. Okej, on ma 60 redstone'a, nice, dobrze, uratował mnie. W tym momencie mnie uratował, oczywiście ja mu to zwrócę. Nie, żeby redstone był jakiś cenny, no słuchajcie, nie oszukujmy się. Redstone nie jest dużo cenny, dużo warty, ale oczywiście mu to zwrócę. Nie będę mu, słuchajcie, nic zabierał, no problem taki, że słuchajcie, teraz z kolei drewna nie mamy. Nie no, super Maciuch, super Maciuch. Dobra, odłóżmy sobie, słuchajcie, te rzeczy, których ja tutaj nie potrzebuję, bo naprawdę robią syf. Pyk, 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 okej, okay, dobra, dobra, dobra. To już mamy, słuchajcie, ogarnięte i w tym momencie robimy sobie oczywiście redstone'owe pochodnie, tylko że, co, ja mogę ich 11 zrobić. 11 to jest za mało! Maciuch, daj więcej drewna. No słuchajcie, tu jest całe drewno, jakie mam. Ja cię, dobra, wyjście, to tak, to z tego zrobię sobie to, z tego mogę sobie zrobić to i tyle. Ty, no więcej patyków nie będę chyba miał, patrzcie, pyk, 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 dobra, 12, czyli kolejne 12 pochodni. No to nie jest, słuchajcie, sytuacja premium, bo 23 to jest troszkę za mało jednak drewna. Skąd ja mogłem wziąć tutaj drewno, halo? Halo, czy ktoś ma drewno dla Maciocha? Może Abrama, może ja nie zauważyłem, może mu troszkę zostało po budowie tego, słuchajcie, hotelu. Powinien mieć i zaraz się przejedziemy normalnie. Nie ma. Nie ma, także gościu, jedziemy z 23 pociągami, chciałem powiedzieć, pochodniami. No pochodnia, pociąg, gościu, podobne słowo, nie? Pochodne, podobne. Bierzemy sobie oczywiście wagonik, także surowce, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze. Pyk, okej, okay. I teraz tak. Pyk, mamy wagonik i gościu, schodzimy do podziemi, do metra maciochowego. Widzicie, widzicie gościu, Maciuch już ma swoje metro, a ty masz swoje metro? Nie wydaje mi się, żebyś miał swoje metro, także robimy sobie coś takiego i lecimy dalej. Także tutaj, słuchajcie, wypadałoby tu, ja to sobie dam blisko, słuchajcie, żeby nie zajmowało to dużo czasu, no i spoczko, no i spoczko. Jeżeli jest jakiś lepszy, słuchajcie, pomysł niż redstone'owe pochodnie, to możecie mi też napisać, ale wydaje mi się, że to jest... No, że redstone'owe pochodnie są akurat całkiem spoko. No bo co, no systemem pochodnie i elo, i nic mnie więcej nie interesuje. Pyk, dobra, słuchajcie, widzę, że naprawdę za mało mamy tych pochodni. No ale trochę, no słuchajcie, no trochę się przygotowałem, bo zrobiłem ten tunel poza nagraniem. Nie chciałem was naprawdę tym zanudzać, bo to było skrajnie nudne. Ale no co, no zapomniałem, słuchajcie, o tych pochodniach i to jest lipa. Dobra, teraz słuchajcie, mam taki pomysł, że patrz, dałem 3. Oj, tutorów nie dałem, o, to bardzo dobrze, że słuchajcie, są ze mną. Okej, okay, to było w takim razie dziwne, pyk. I na przykład teraz, słuchajcie, możemy to skipnąć i dać na przykład tutaj, bo to są podwójne. I żeby po prostu zajechać jak najdalej za jednym razem. Nie wiem, tu sobie na przykład możemy ominąć i dać, nie wiem, tu. Hello. Hello, panie torze. Dobra, dajemy sobie tu. Bo to raczej, słuchajcie, powinno przejechać. Tak mi się wydaje, że to powinniśmy gdzieś dojechać. To będzie raczej spoczko. Po prostu nie będziemy na pełnej prędkości. Chociaż też wiem, że te tory nie rozpędzają w nieskończoność. One mają, słuchajcie, jakąś ograniczoną jakby prędkość, którą mogą wygenerować. I ja mam tego świadomość. Dlatego być może za często postawiłem te czerwone. Ale tak naprawdę bardziej to zrobiłem, słuchajcie, z potrzeby mienia tych zwykłych torów niż z chęci prędkości. Także, słuchajcie, ja coś sobie zjem. Okej, okay, i lecimy, zostały nam 4 pochodnie, więc no raczej mało bym powiedział. Pyk, dobra, damy sobie tutaj. Oj, aż 3, no to zaszalał. Okej, okay, rozwalamy sobie to, pyk. Dobra, i z tą jedną to sobie już możemy wrócić chyba, ale chociaż sobie możemy wrócić w drugą stronę. Ej, to nie jest głupie nawet, to nie jest głupie. Patrzę, zrobię sobie coś takiego, pyk. Pyk, i teraz słuchajcie. Pierwsze nieoficjalne podejście kolejki, nieoficjalne, ponieważ nie jest skończona, ale słuchajcie, pierwsze przedpremierowe użycie kolejki Maciochowa. To jest, słuchajcie, kolejka Maciochowa, metro maciochowskie, zapamiętajcie tę nazwę. Dobra, nie ma co, słuchajcie, próbujemy.
Bum! I jedziemy! Eluba, słuchajcie, nie wiem jak wam, mi się bardzo podoba. Co? Co? Ty no... Ej, no bez przesady, czy te tory, jeżeli nie są zasilane, to one za... O nie, słuchajcie, co ja zrobiłem najlepszego, nie miałem pojęcia. Nie, nie, nie. Dobra, nie miałem, słuchajcie, pojęcia, że te tory, jeżeli nie są zasilane, to hamują. Ej, naprawdę, naprawdę, słuchajcie, z ręką na sercu nie wiedziałem tego. Także kolejny, słuchajcie, fail, naprawdę wybaczcie mi, no ja w tych kolejkach nie jestem jakiś bardzo obeznany. Wydawało mi się, że to jest po prostu proste do zrobienia. Kładziesz tory i elo. A tu się okazuje, że nie. A tu się okazuje, że nie. Także słuchajcie, szukam sobie momentu, kiedy są tory. Aha, okej, okay, czyli to w ten sposób, tak? Dobrze, dobrze. To słuchajcie, nasza podróż będzie dosyć krótka, ponieważ wsiadamy. Elo, gościu, jedź. Jedź. Okej, okay, pierwszy zakręt za nami. Dobra. I teraz dwa zakręty. Oj, teraz będzie, słuchajcie, hardo. Okej. Okay. No i dobrze, słuchajcie. Możemy sobie wysiąść, możemy to rozwalić. Pyk, 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 pyk. Tutaj oczywiście, słuchajcie, będzie jakiś hamulec. Albo, słuchajcie, nie wiem. Pewnie, słuchajcie, tu pójdą tory zwykłe. Tutaj, słuchajcie, pójdzie hamulec jakiś w postaci klocka jakiegoś ładnego. Tutaj będzie przycisk aktywujący, słuchajcie. No właśnie te activate powered rail i coś takiego, gościu, wymyślimy. Także sami widzicie, że kolejka powstaje, chciałbym powiedzieć, że powstała, aczkolwiek nie mogę tego powiedzieć, gdybym miał wystarczającą ilość torów, to bym zrobił. Wiem, że mam żelazo, także słuchajcie, na live to na pewno sobie skończymy, ale tutaj i tak nie chcę was zanudzać. Wiecie, o co chodzi, zobaczyliście Maciochowo małe, zobaczyliście, co Macioch, król Macioch planuje. Także gościu, jeżeli jesteś nowy, koniecznie zostaw subskrypcję, masz codziennie live'a, masz codziennie odcinek, a Macioch się rozwija w zastraszającym tempie. W przeciągu 2 dni zyskaliśmy 2 nowe wioski. Także to jest, gościu, całkiem niezłe tempo. A niedługo, słuchajcie, mogę dla tych, co wytrwali, zdradzić, będziemy robili sobie armię. Armię króla Maciocha. Także gościu, jeżeli się podobał, subskrypcja. Do następnego, yo!